Dzień dobry, nazywam się Yan Fei, jestem wiceprezesem Chińsko-Polska Fundacji Komunikacji i Rozwoju. Serdecznie Państwa zapraszam do oglądania wydarzenia polsko-chińskie w Polsce.我们热切地希望湖南波兰非遗交流州能成为凝聚文化共识，提升双边关系的文化盛会，带动湖南省与波兰的合作，向着高水平宽领域深层次发展，让人类文明更加绚烂夺目。下面，请大家欣赏文艺晚会。 Mamy szczerą nadzieję, że tydzień wymiany kultury niematerialnej Hunan-Polska zaowocuje we wspólnym uznaniu i rozszerzeniu wiedzy, podnosząc wzajemne relacje i jeszcze bardziej zwiększając poziom współpracy między prowincją Hunan a Polską, rozszerzając jej zakres, pogłębiając pole do rozwoju i pozwalając cywilizacji kwitnąć i stawać się coraz bardziej zróżnicowaną. Zapraszamy teraz do wysłuchania części artystycznej. We wrześniu przyjechała do Polski delegacja z prowincji Hunan. Odbyło się spotkanie B2B, podpisało kilka umów z polskimi firmami oraz instytucjami. Dotyczy współpracy turystycznej oraz kulturalnej. I za chwilę zapraszamy serdecznie do obejrzenia piękną, wspaniały występ w Teatrze Polskim o kulturze Hunan. Bardzo lubiła doktora. Po jakimś czasie spotkali się ponownie, po tym jak ona przeobraziła się w piękną kobietę, pobrali się i żyli razem. 总之我们非常想让大家知道的是，舞台上会有一位非常俊俏的先生和两位美女，但是只和一位在谈恋爱。 Ważny tutaj jest kontekst, ponieważ będzie jeden pan z dwiema pięknymi paniami i relacja jest tylko między dwójką z nich. To nie jest tak, że ten pan razem z dwiema paniami sobie pływa po tym jeziorze. Oto pokaz marionetek Bóstwo w świetle księżyca. Wróżki zatańczą w pięknym świetle. Zobaczycie Państwo, jak ludzie i marionetki razem harmonijnie łączą się w całość. Prosiliśmy również słynną polską pianistkę Elżbietę Mackoś-Gorajską do wspólnego zagrania z wykonawcami na Guzheng i Arhu. Zapraszamy. Mam nadzieję, że Państwu się podobało i następne wydarzenie wkrótce będzie w trzech miastach, w Warszawie, w Kielcach oraz w Krakowie. Już dzisiaj na niej serdecznie zapraszamy. Thank you.
亲爱的观众朋友们，今天我们的演出到这里就结束了。希望中波友谊地久天长，也欢迎大家来中国旅游，欢迎大家去到我的家乡湖南。 Chciałabym, by przyjaźń między Chinami i Polską trwała wiecznie. Jednocześnie serdecznie zapraszam Państwa do Chin, do mojej prowincji Hunan. Bardzo dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Wszystkie wydarzenia są zorganizowane przez Fundację Chińsko-Polskiej Komunikacji i Rozwoju. Serdecznie Państwu zapraszamy do oglądania live streamingu na kanał internetowa Telewizja Polonina oraz Studio Polonii Szczepaniak. Partnerem audycji jest ITSD NO, projektowanie stron oraz sklepów internetowych w Norwegii.